Cześć! Dzisiaj omówimy sobie pokrótce bardzo ważny i przydatny temat, jeśli chodzi o granie pieśni uwielbienia na pianinie, mianowicie przewroty akordów. Zapraszam do klawiatury. Z poprzedniego filmiku nauczyliśmy się już, czym jest akord, natomiast czym jest przewrót akordu? O, tym się dzisiaj zajmiemy. Na przykład w tonacji C-dur naszym podstawowym akordem jest C-dur, który już znamy i ma on dźwięki C, E, G. C jest prymą akordu, E jest tercją akordu, G jest kwintą akordu. I przewrót akordu nie polega na niczym innym, jak tylko przerzuceniu najniższego dźwięku oktawę wyżej. I w ten sposób mamy akord w pierwszym przewrocie. Później możemy to samo zrobić z dźwiękiem E. Przerzucić go oktawę wyżej i mamy akord C-dur w drugim przewrocie. A więc mamy trzy pozycje tego akordu. Pozycję zasadniczą, przewrót pierwszy oraz przewrót drugi. Po co w ogóle nam są te przewroty? Aby pieśń brzmiała dużo barwniej, niż gdybyśmy ich nie używali. Na przykład znana nam już pieśń Porusza się Duchu Święty w nas, gdybyśmy stosowali akordy tylko w pozycjach zasadniczych, brzmiałaby następująco. Przypominam, że składała się z akordów h-moll, g-dur, d-dur, a-dur. I brzmiałaby ona tak. Natomiast w momencie, kiedy zastosujemy przewroty, to po pierwsze będzie nam łatwiej zagrać tę pieśń bez patrzenia na klawiaturę. Po drugie, nie będzie słychać tych skoków między danymi akordami, jak na przykład między G-durem a D-durem. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Teraz na przykład gram h-moll w pozycji zasadniczej i żeby połączyć go z G-durem, wystarczy, że zmienię jeden dźwięk. Następnie jeśli chcę zagrać D-dur, wystarczy, że zmienię dwa dźwięki, a ręka mniej więcej zostaje w tej samej pozycji. I to samo mogę zrobić z A-durem. Wystarczy, że zmienię tutaj pozycję tych dwóch dźwięków, a później wracam na h-moll w pozycji zasadniczej. Ale mogę też zrobić coś innego. Mogę na przykład teraz pójść w górę na D-dur, jeśli pieśń rozwinęła się już dynamicznie i zostać już w tej części klawiatury i zagrać h-moll w kolejnym przewrocie. Dzięki czemu zmienia się barwa, zmienia się dynamizm piosenki i wszyscy wiedzą, że możemy śpiewać głośniej, odważniej, aby całym sercem móc otwierać się na działanie Ducha Świętego. Jeśli chcesz nauczyć się od podstaw grać akompaniament do dowolnej pieśni uwielbienia, zachęcam Cię z całego serca, aby wziąć udział w moim kursie online, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, zostaw koniecznie suba na tym kanale, dzięki czemu będę wiedział, że jest nas więcej i że potrzebujecie tego typu treści. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku. Cześć!